Cześć, ma. Ja jestem Pikusyk, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić poradnik, jak kupić Robuxy. Poradnik dość głupi, ale. No, taki ma być. Dobra, więc co robimy, żeby kupić sobie Robuxy? Chodzimy oczywiście na Roblox. Może jeszcze Wam pokażę, jak to działa. Bo może nie każdy sobie rozumie, wpisujemy Roblox albo po prostu Roblox i mamy tutaj stronę ich. No, jesteśmy na tym oto Robloxie. No i co? Później klikamy sobie w tą oto ikonkę, gdzie mamy właśnie taki znaczek jakby Robuxów z napiskiem 0, Klikamy. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie chyba swoje zakupy, czy coś takiego nie jestem pewien. A tutaj mamy Buy Robux, czyli właśnie zakup sobie Robuxy. Można kupić miesięczną właśnie subskrypcję, gdzie dostajemy co miesiąc właśnie 450 dolarów. Właśnie w sensie Robuxów przekazam. Ale to chyba dopiero za miesiąc się dostaje te 450 Ale też można od razu 400 na przykład, nie? Wiecie co chodzi, sami to widzicie No nie wiem jak to działa Ale dobra I tak Klikujemy sobie właśnie jaką chcemy walutę tych robuxów Ja tam kliknę sobie jak najtaniej I mamy tutaj kilka kroków na zakup właśnie Swoich robuxów, czyli mamy właśnie jakieś karty kredytowe Tutaj mamy takie coś, takie coś No i właśnie tak Jeżeli jesteście osobą młodszą, co nie ma karty kredytowej, a rodzice nie chcą wam kupić Choć mówią Że możecie sobie kupić Robux, ale wiecie nie chcą wpisywać haseł Kart kredytowych i tak dalej, bo się boją, że to scam To polecę sobie kliknąć Inna I właśnie kupić sobie PaySafe Carda za przykład wiecie jakąś tam kwotę No i mamy tutaj sobie metoda Płatności passive card to razem kosztuje 22 zł, więc yy, musicie kupić passive za czterdy, 40 zł, więc jest to trochę słaba sprawa. Mamy tu również inne właśnie yy, formy płatności. Najlepszą formą płatności, jak widzę... Cofnąć. Najlepszą pot, yy, formą płatności wydaje mi się, że jest to właśnie jakiś robloxowy, robloxowa karta. Ale tak szczerze mówiąc, nigdy jej nie widziałem w sklepie żadnym. Lecz jeżeli znacie taką kartę, to najłatwiej właśnie sobie zakupić taką w sklepie. Tutaj wpisać ten pin, co macie właśnie tak jak tutaj pokazuję, właśnie na jakimś niebieskim tle. No i po prostu kupujemy sobie robloxy. Więc taki poradnik, myślę, że słaby, ale może komuś się przyda. Jeśli macie jakieś inne pomysły na poradniki do Robloxa, Minecrafta czy innych gierek, piszcie śmiało w komentarzu. Na razie.